Halo, halo, dzień dobry, cześć ludziska, z kanału. ja z tej strony witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z kampanii mongolskiej. W Crusader Kings 3. Więc tak, dalej jesteśmy w stanie wojny z Hanatem Wielkiego Liao, ale my jesteśmy jako sprzymierzeńcy naszego sojusznika z zachodu. Ale jak się dawajna skończy, to, ja to wykorzystam i od razu uderzę na Liao, żeby go sobie poporządkować i tym samym stać się, no, największym i najsilniejszym władcą stepów. Ale czy to wyjdzie? No, tego już nie wiem. Zobaczymy. Dzięki za ilość komentarzy i tak dalej pod poprzednimi odcinkami. Między, między innymi ważną radą było to, znaczy ważną informacją, iż szkolenie, prawda, dziecka nie bazuje na nauce. W sensie, jeśli ja mam dużo, dużo nauki w go szkole, no to to dziecko też może dużo nauki zyskać. Natomiast jak mamy załóżmy, dużo walki, no to to dziecko to i walki też zyskuje. I to jest zarombista, że ja tego nie wiedziałem. No i dawałem każdemu bafę pod naukę, co było, no w pewnym sensie błędem, jako że moim stylem gry w tej kampanii jednak z Zdecydowanie jest walka. W ogóle ten się gościu nie może chyba zdecydować co tutaj robić. <laughs> Ale okej, okay, okej, okay, na kolejne kampanie. Myślę, że na streamach będę z tego korzystał. No właśnie jest to prawdopodobnie przedostatni odcinek z tej serii kolejny będzie jutro i wtedy zakończymy tą serię a co do powrotu do Crusadera, to myślę, że odbędzie się, w ogóle bardzo powoli ta wojna idzie, ja się może teraz wycofam do siebie żeby uzupełnić troszeczkę zapasy a kolejna seria będzie prawdopodobnie na streamie i może zagramy sobie na multi tam w kilka, w kilkanaście osób jakieś roleplaya to byłoby też całkiem klimatyczne no i przekonam do siebie sprawy osobiste podczas naszej ostatniej korespondencji moja kuzynka Bla, bla, bla. Aha, no i mogę sobie ją mniej więcej zboostować. Stanie się. Tak, ona jest generalnie dobrą intrygantką, więc zrobimy tam rzecz. Myślę, że to wypali. Fajnie powiem wam, że się w tej grze poprawię relacje z wasalami. Mi tego strasznie brakuje w totalorach, bo tam czasem jedna frakcja nas nie lubi, to jedyną opcją, żeby go udobruchać jest no generalnie dodawanie kasy. No i jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ewentualnie branie udziału w wojnach przeciwko wspólnemu wrogowi, ale to też nie jest takie wcale częste i łatwe. Najlepiej się przez kasę daje. I zobaczcie: Hanum Borte, zyskała coś brzemienna. Hanum to nie jest jej imię. Imię to jest Borte. Hanum jest prawdopodobnie tytułem jako pani, czy coś, coś takiego. No, jak tam wygląda nasz wasal. Ten sobie ładnie te tereny zobaczcie podbije i tak dalej. No, fajnie, gdyby ta wojna się już zakończyła. My się już nie chce w niej brać udziału. I ktoś też napisał, że złym pomysłem było wzięcie żony w sytuacji, kiedy i tak. I tak mam presję na minusie, i faktycznie racja to był błąd, bo mega dużo go tracę. Aktualnie mi go bardzo ubywa, przez to, że się chyba wojska regenerują, właśnie to jest najgorsze. W ogóle, czterech żołnierzy niepowołanych, chyba że im zmniejszę to miesięczne utrzymanie, bo reszta wydaje się już być ogarnięta, a powinienem nieco więcej tego zyskiwać. I widzę, że ona się powoli przekonuje, zobaczycie, czyli moi wasalowie stają się w końcu, no może nielojalni, bo tego o, o nich powiedzieć nie można. Wiecie, może równie dobrze być ten wasal, dajmy na to. A, bardzo mnie lubić, ale nie być absolutnie lojalnym. Chyba, że pójdę, słuchajcie, na jego stolicę, bo on jest daleko, jest wysunięty, albo się, że nie zdążę tego blga. Przecież może? Warto spróbować i mapa! Zyskałem większa czujność na 5 lat. Zarombiste tu z kolei... Oj, bez sensu. Nie wiem po co brać te opcje na dole. Jakieś tam rzeczy dawały, ale było dużo stresu, a ja tego stresu chciałbym jednak zażegnać. No i co, idziemy na stolicę wroga, myślę, że po jej zdobyciu raczej wojna się zakończy. Nagram się od razu odcinek też na jutro, żeby już fajnie sobie to zakończyć. Ale faktycznie mam mega ochotę zagrania takiego prawdziwego roleplaya na multiplayer właśnie z wami lodziska, z oglądającymi byśmy sobie zagrali pewnie część w Europie, może każdy wziąłby jakieś księstwo polskie, może jeden byłby uzurpatorem cesarskim, no to byłby zarombiste, Tak jak gdzieś na święta, co wy na to, ehm, może po świętach właśnie ehm, przed Sylwestrem, ewentualnie podczas już już po Wigilii, No zobaczymy, zobaczymy. No i to jest fajne zarządzanie. I kto ma nadzorować? Wydaje mi się, że chyba lepsze byłoby to, bo on jest generalnie dobrym zarządcą, więc raczej powiem wam, że pójdę sobie. u, albo Prestige. No, Prestige się przydał, jak sama cholera, powiem wam. A ten ziomek, czy ja potrzebuję tak bardzo za zarządzania teraz? Powiem Wam, że mogę, nie muszę, a tutaj zawsze zyskam prestiż, więc ja pójdę bezpiecznie w ten prestiż, bo mi się aktualnie bardzo, bardzo przyda. W związku z tym, że chcę od razu, jak się ta wojna skończy, zaatakować Hala, sobie go podporządkować, no i będzie wtedy bardzo fajnie. Wódz uzyskał cechę, strana opieka, fajnie, fajosko, ale bardzo cieszę się, że tę serię zrobiłem. Bardzo się cieszę z tego, że ją zrobiłem, dlatego że, no, może być, że nauczyłem się gry i wiemy, co i jak teraz. Przy okazji mam syna, zobaczcie, to jest moja córka. A, chwila, chwila, chwila. Nie, to ktoś inny ma syna chyba. Syna ma, może załóżmy, o Jezu, go się Może, może ty masz syna, co? Ty masz bratanek, nie, ty nie, może ty masz syna. No zobaczcie, znowu z zapomniałem doczytać, Czyli to syn jest, ale okej. Okay. Zaraz się tym zajmę, chyba, że tu będzie któryś z nich. No na pewno nie ma nauki, jeśli jest nowym gościem. Ty nie, to na pewno nie ty jesteś, to nie ty, to nie... No dobra, to nie jest nikt ode mnie, a może u ciebie. Ty, chłopie, nie. Ty na pewno nie. Tutaj też nie. No, wydaje mi się, że coś, coś że nie wiem o co tu chodzi. Ale zdobycie stolicy powinno być bardzo ciekawe. A nie będzie to łatwa bitwa, w związku z tym, że jest to, no, stolica Wroga. Zobaczcie. Ma granicę. No, może cztery, to nie jest dużo. Ale jej tak dopiero głodem damy radę. Wybuch epidemii. U, ale że chodzi o obrońców. Jak tak, to fajnie. Głód wewnątrz, no będą ginęli. Może to nieco przyspieszy ich wytrzymałość i sprawi, że nieco szybciej upadną. No, no bo nie zdążą dość. Już zostało tylko zobaczcie kilka miesięcy. Nie ma opcji, żeby zdążyli dość. To już, patrzcie, 5 miechów to jest dużo, ale jakoś tam szczerze wątpię, żeby im to wyszło. No i ją sobie przekonajmy, już tak na fulla, żeby nie było lipy, a później zajmiemy się. Tym owasalem z północy bodajże, ale chcę sobie jeszcze, jeszcze jeden punkt co najmniej podbić, żeby było lepiej. No to tak, jak tam w ogóle państwo Liao? Państwo Liao zaraz się zobaczcie, zakończy. Szkoda tylko, że ja dostanę tak mało sojuszu na stwu, prestiżu na tym, że nie dostanę żadnej osady, które tutaj podbiłem. No nic, no nic, niech już tak będzie. Grąd, że wojna się zakończy, że ją z pewnością wygramy. Pokaż mi teraz moją radę, A czy w ogóle. Oj, ja widzę, że cholera jasna. Nie zmieniłem tego, nie zmieniłem, najwyższy wódz Bugu zastąpił się na stanowisku głowy kultury, o ty wajzu jedno, tak za życia, tak za życia, jak śmiesz, nie zmieniłem herców w monitorze, ale nie widzę, żeby było jakoś niepłynnie, bo w niektórych grach, jeśli mam ustawione wysokie herce, to uuu, a to jest, Czemu to jest tak na czerwono, ty jesteś chłopie, hierarchia, poczekaj, poczekaj, to, co to jest, to jest nikt, kto nie bierze w tej wojnie udziału, dobra, czyli useless, Kiedyś ukończył zwiększanie kontroli w tym hrabstwie, świetnie to mnie cieszy, Ma jeszcze miesiąc. Bo co to za ulewa? Słyszycie? Wow! Normalnie jak, jak ten, jak za zaoknę, tylko że za oknem jest ulewa ze śniegiem. No i to już po sobie zrobię. Save w razie W. Save, czy na wszelki wypadek, zapisz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo razem będzie, no pewnie od razu. Mam nadzieję, że się dogadają. No właśnie, czy ja mogę sam to zrobić, czy nie mogę? Było żądania. No nie mogę, przywódcy wojny. Ale no to w takim razie poczekam. Ja, ja się skończę, cofam na górę. No i już wojna się może oficjalnie zakończyć. O tego pana rozbijemy, to będzie lepsze. Zobaczcie, zostałem no 19Z, no to malutko, cholera jasna. Toż to oszustwo. No gościu, kończ tą wojnę. No bez sensu, żebyśmy ją przedłużali. Kurczę, no i tutaj, no dobra, zwycięstwo. Trochę słowa zyskałam, ale nie dużo, Więc sobie teraz naszą armię zaraz rozwiążemy. Tak, rozwiąż się koniecznie. No i, no i, no i, no i. Nie wiem, czy ona nie musiała dostarczyć przypadkiem na nasz teren złota. Nie wiem, czy to złoto nie przepadło. Możliwe, ale wątpię. Chcę teraz prestiż, zarobić się będzie dobrze. Kuzynka się do woli, to nieistotne. Pokaż mi decyzję, i możemy, drodzy Państwo, wyprawić ucztę. Ja to zrobię, bo potrzebuję więcej prestiżu. Świetnie, przy okazji. I niewielu bagaturów, niewielu, cię mogę zrekrutować, bierzemy, no i już jest wielu, już jest wielu, włączę sobie też to, o Jezu, wiecie co, włączę, żeby, prosić, żeby oni się zregenerowali, bo wojna się musi przydać, zobaczymy, byleby się nic tam, już tam nie spieprzyło, bo teraz tak słuchajcie, jakbyś chciał cię zaatakować chłopie, no bo jaki młody, jaki młodzik, ludzie, <laughs> On w ogóle może. Ciekawi, czy mogę kogoś od niego znaleźć? Jeśli chodzi o małżonkę. Zobaczmy, załóżmy mój syn. Czy mógłbyś być z. u, Mógłem z nim sojusz popisać, ale nie chcę. Ja z nim już nie chcę. Ja będę chciał gościa zaatakować. Pod. Poprzez podporządkowanie, czyli muszę zyskać dużo prestiżu. Uczta, pęknięcie stołu, <laughs> co za wspaniała noc! Pewnie. a ewentualnie jeszcze najeść królestwo, to wymaga, tak, tego innej rangi prestiżu. No i przyjaźń, świetnie. Zobaczcie, już to dobiega końca. Aha, no to neutralnie się zakończyło. Myślałem, że będzie jeszcze ten jeden taki evencik, związany właśnie z zyskaniem prestiżu. No to co możemy sobie teraz zrobić? Mogę na pielgrzymkę, ale nie chcę. Mogę to zrobić. nie pamiętam co to robiło. Ale spróbujmy, czy to będzie dobra opcja, czy nie będzie dobra. Warto, myślę, że zaryzykować. I tak, zyskam. O jezu, poważnie. Takie rzeczy. No to nie Zyskuje usunięta społeczność. Poczynamy opinię na 10 lat. O jezu. No to chyba serce presji w Ja piernicę. Aaaa, dobra, z jest tylko 35, to też nie jest dużo, to już tam ki tym, no to teraz się regenerujmy i może jakąś mini wojnę utworzę, bo zależy mi na tym prestiżu, żeby go zyskać. a mam go bardzo malutko i musi się, no, zdecydowanie zbustawić. dobra, ta już jest lojalna, to sobie teraz mojego drugiego wasala do siebie przekonajmy, spisek, oj, nie mogę, a czemu nie mogę, najwyższy wódz jest dziedzicem, aaaa, że ten ziomek, tak? A to może nie wiem, może Cię odbiorę tu co ty na to, bo czy by się zgodził czy nie? A bo on jest, chwila chwila, on jest najwyższe wodzostwo. A najwyższym wodzostwem nie rządził ktoś inny? Nie, on dobra. Czyli to jest mój jakby książek, którego wam, tylko to z kolei lipa, bo... Lipa dlatego, mm, że, 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 że... że... No, on się może zbuntować, bo jest na minusie. Ewentualnie, czy ty masz jakieś stanowisko w radzie, czy nie masz? Bo, jakby miał, to byłoby lepiej. Ale on stanowiska nie pragnie, więc nie wiem, czy byłby sens. Chociaż widzę, że jest słaby. Ewentualnie, mogę zamiast marszałka go dać. Zobaczmy, że to przejdzie, czy to faktycznie poprawi tę relację, czy nie poprawi. Ewentualnie, a nie mogę nawet go tutaj mianować. No, no taki z tym, to go w takim razie nie mianuję. Może dlatego, że ma tytuł, e, wiecie, że jest wodzem tego księstwa, bo, bo chyba on jest wodzem księstwa, tak mi się zdaje. Holun osiąga pełnoletność świetnie. O, i tak badamy, wydajmy sobie, znaczy wydajmy, może nie wydajmy, ale poszukajmy tego syna całego, który się tutaj urodził, ale który to był? Może to był, nie wiem, siostra? Nie. Ten brat, tu widzę, że też nie, bo Wy już jesteście. A mogę opie... opiekę zaoferować, ale chyba nie chcę. To mi nic nie da. Nie, no i tutaj też nikogo nie ma, więc to na razie zostawiamy. Plus, zaręczeni mogą wziąć ślub. Cechy dziedziczne brzydka. O jezu. i co, co ja zyskam? Sojusze z moim. To jest mój wasal, tak? Czy nie? Nie, to jest jakiś leszcz. Ale to nie wiem, czy jest sens z nim mieć sojusz. Kurde, zobaczcie. Nie wiem, jak to wygląda sytuacja. Nie, to w takim razie ja chyba tą, ten sojusz tak anuluję, bo jest bardzo słabe, zobaczcie. Nie wiem jak to wygląda. Na razie to skipnę. Jak to wygląda w także sytuacja, kiedy sojusznik atakuje sojusznika? Czy jest to w ogóle możliwe w tych rzeczy niemożliwe? Nie wiem. No i dostępna trybut zarządzania, plus spisek zamorduj sama, Ok. Ja bym sobie teraz dał coś, co mi zbustuje prestiż, o ile jest taka rzecz. To jest fajne. Wzmocnienie poborowe, bardzo fajne, że sobie chyba to pójdę nawet. Ewentualnie nie ma, nie ma. Hmm. To jest fajne, ale seniora nie ma, więc raczej to olewam. To byłoby fajne, gdybym był zależny. To sobie pójdźmy w to, w bonus do poborowych. No i, no i no i, czekamy, czekamy na eventy, czekamy aż będą więcej złota i wyprawię ucztę, wyprawię polowanie, o z zobaczcie, zeta na polowanie, ale warto mieć z tym więcej kasy, bo czasem jest event, muszę dopłacić i wtedy skam więcej prestiżu, dlatego z tym się jeszcze chwileczkę wstrzymam, zaręczyny zrealizowane, świetnie, cieszę się niezmiernie, tylko pytanie to z tym gościem, co chwilę temu się zawahałem, że jednak nie, nie chciałbym, żeby on to miał, no nic, istotne. Póki tam gra się doczytuję, sobie szybko rzucę okiem na fauna, okej, okay. wczoraj wrzuciłem odcinek, słuchajcie, z prezentacji mechanik kampanii frakcji Kislewu, jak coś, więc możecie sobie rzucić okiem na kanał, bo Kislew jest frakcją Włocha że 3, na jaką czekam chyba najbardziej, w ogóle jaki spokój jest, od dawna nie było eventu, tak to przyspieszę sobie, nie ma co tracić czasu. No i wolne stanowisko w Radzie, a dlaczego wolne? Dlaczego tak? No to niech to będzie, ale są, mamy słabych koleś bardzo. Myślę, że możemy to polowanie już zrobić, no zaryzykuję, że nie będzie nic z tym z tym złotem, oby nie było, bo jak będzie, to będzie niedobrze wówczas. No i świetnie się sprzeda, opinie, ja chcę kasę, ja chcę kasę, niech się sprzeda ta bestia i tak mi zależy na prestiżu potrzebuję go aż 300, 350 na wojnę, no i okej, okay, fajnie opłaciło się, zobaczcie, że jestem na plusie, dużo zarabiam, uczta będzie możliwa za 4 lata, to jest długo, to będzie możliwe za... Ale kurczę, to jest dziwne, że polowanie można co parę lat robić, to jest bez sensu, choć jednak, no jest to, wiadomo, balans gry, to też chodzi o ten prestiż, no ale już ki z tym. Przy okazji, co to, słuchajcie, mi da efekty? Bo tutaj na przykład nie było napisane, że zyskam, że zyskam w takiej uczcie prestiż, więc z ciekawości spróbujmy co co się stanie tutaj, dobra? Z ciekawości, bo nie wiem. Dla testu tracę tyle, jest teraz, bo jeśli tylko ta rzecz, no to bez sensu. Jeśli tylko chodzi o to. W takim razie się absolutnie nie opłacało. Ale, ale poczekamy. Ale kurde, ulewa. A klimatycznie, ja to sobie gramy cię na stepach wschodnich. Jacques Card, bo jaka nazwa, frakcji dziwne, królestwo wymienne. No powiem wam, że Kupowcy się trzymają całkiem dobrze. Sędżyce się podzielili, to mnie dziwi, że ktoś inny zdobył władzę. Bizancjum sobie radził bardzo ładnie, już ma gr granice z Cesarstwem. Są Pieczyngowie, Polska widzę, że jest niepodległe. Aha, bo podobny kolor do, znaczy Litwa jest niepodległa, myślę, że znasz od Polski, bo taki kolor w miarę podobny. No i koniec spisku. Okej, okay, udało się. Zatem, jeszcze raz, wasalowie. A co tu się stało, słuchajcie? Czemu ja nie mam. O, co, co, co tu się stało? Gdzie jest moja panienka wasalka? Jeszcze raz, un no momento. Co, co tu się, drodzy Państwo, wydarzyło? A kto to dziedziczył? Inny gościu? Czy coś? Wow, chwila, chwila, chwila. Kuzynka. Uh, powiem, że interesujące, miałem chwilę tam więcej wasali. nie wiem co to się wydarzyło, ale no nieistotne, nieistotne. Zróbmy sobie tutaj, żeby jego przekonać do siebie. Szansa mała, ale warto zaryzykować. Nie wiem, przeoczyłem event, uh, czy ktoś się przejął, czy nie. I mój przyjaciel umarł. Najlepszy, o nie! Oj, radaju! Jak mi się szkoda, mój przyjacielu, wspaniały! Oskarżenia o czary Ginie z mojej ręki, o jezu. Ha, tylko powiem, że ta cecha, wyrozumiałem, współczucie jest tak zrąbana. Ona mi tyle tego stresu daje, naprawdę. Bardzo. Ale zyskam takie rzeczy. No, 100 stresu to nie jest dużo bardzo. Tu z kolei wydam tego, ona do mnie dołączy. Taka garbata, powiem wam. Wiecie co? Ej, średnie u nas się czarownice pali. <laughs> Załamanie psychiczne. Pośiedze, pocieszenie w jedzeniu. Boże, nie, nie. Na pewno tego nie damy. Tu z kolei jest lepsze. Dobra, niech to spadnie. Mój stres nie jest już tak przytłaczający. Wiecie co Możemy sobie skończyć o armię zrobić? A ja bym wojna komuś czy pomniejszą jeszcze. Tylko znowu wojny. Ech, jest problematyczne. Nie wiem, czy nie pozbieram po prostu tego. No bo tak, Hanatlia aktualnie jest silny. Jest bardzo silny. porządku podporządkuj. Roszczenie postaci. Co znaczy roszczenie postaci? Sporo na tu aha, to jest inna rzecz, to mnie nie interesuje. No mógłbym, załóżmy podbić hrabstwo, co jest taniutkie. Na przykład... tylko znowu to nie, nie będzie takie łatwe. Nie, wiecie co, pozbieramy sobie ten prestiż. Ja chcę zrobić jedną wojnę i zaatakować ich królestwo i sobie ich sobie podporządkować. I to jest mój cel. Reszta mnie za bardzo nie interesuje. Jeszcze rzućmy okiem na intrygi w ogóle na nasz dwór. Kto się czym zajmuje? Bo myślę, że ktoś się czymś nudzi. Kancel zbiera kasę, Fajos, koniech niech będzie, marszałek organizacji poborowych to jest dobre, ale może ze pójdę pod coś innego. Załóżmy utrzymanie zbrojnych. To taki instant działa, czy nie? Pokaż mi się. Tak, instant, świetnie, więc to sobie bierzemy na pewno. Zapobiegaj spiskom, niech będzie. To na razie olewamy. Zwiększaj rozwój hrabstwa, olewamy. Umiejętności małżonka, fajnie, to mnie cieszy. Prestiż zwiększa tyle. Dobra, no i superanko, zobaczcie. Całkiem szybko się robi. To w ogóle czego wymaga? A bo nie ma celów zadania: to jest zintegruj tytuł. Zintegruj. Wow, a jak to obce działa? To mnie całkiem prowadzi ciekawiłość. Nigdy tego nie używałem. No, i reszta jest ok. No, szybko on rośnie. Dwa to jest miesięcznie, tak. Całkiem szybko. Zaraz w ogóle będzie już na wyższym poziomie. Brakuje tylko tam 266, żeby to podskoczyło. Jednak skoła. No strasznie, powiem mi, szkoda, że ta seria obecnie zbiera niewielkie zainteresowanie. Może dlatego, że gra Mongoami, Może kolejna seria z tych gry będzie jakąś polską, czy coś, Bo mi się podoba. Mi się naprawdę ta gra podoba i bardzo chętnie grałbym w nią załóżmy, no dużo dłużej, ale tu powiem wam szczerze kwestia, prawda, odbioru, kwestia tych wyświetleń, jest tego niewiele, a ja mi się marzy kanał rozwinąć, ale dobrze, że tą serię zrobiłem, bo z pewnością, wiecie, z czasem będą ludzie tą serię też oglądali, no i z czasem będzie można do niej nas spokojnie wrócić, więc tak, mamy rok taki, w ogóle z masz lat, chłopie? O Jezu, już się starzeje, jak mi, jak mi on padnie jeszcze w tej serii, to się po prostu no, wścieknę. Nowy dziedzic, o Jezusku, katastrofalny błąd medyczny. Wygląda okropnie, o matko, pośnieczono, puchnięty. A co o co tu chodzi? Sok, sokota, pokorzony medyk. Oj ty! O nie! Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Oni tak to zyska w każdym razie. No to myślę, że. Nie, ja jej chyba nie chcę, ja jej chyba nie chcę, ale znowu z prestiż. To zyskam postrach, chyba że je po prostu wybaczę, bo i tak, i tak. Zobaczcie, ten młodyż zyska te cechy, koniec końców, prawda? Więc myślę, że pokaż mi, co daje pokażny medyk. Nauka, o Jezu, nie, no, presji spadniemy. Dobra, wiecie co? Na no, opinię i może ja sobie zmienię tego medyka, bo jak na razie szału nie ma. Tutaj w ogóle jestem, zobaczcie, pierwszy w kolejce do Północnego. Pokaż mi teraz, kto jest obecnie moim medykiem. Ty. A ty, panie, tylko masz dużo tego. Nie jest taka złapałem wam. Naprawdę, chyba że ktoś jest jeszcze lepszy, to zobaczmy. Ma więcej, bo to rozumiem, że za medykę odpowiadają punkty nauki. Tak mi się wydaje. Ten jest też nie najgorszy. Ten dworzanie. Może sobie chłopa mianujemy, tylko on jest e, z kolei nie tym. Nawrócenie. A nawróć się waś. I jak się nawrócisz, to mianuje cię moim zdecydowanie medykiem. Myślę, że będzie ciekawszy, Troszkę złota wydam, ale raczej się opłaci. Dziecko mojej dynastii. Imię weźmy sobie takie. No i mojej dynastii, ale znowu, kto znowu, jakiej dynastii, kto ją urodził? Kad Demet nie spojrzałem, chyba że ogólnie gdzieś nie musi to być wcale mój root i nie mogę go tam mianować, ewentualnie. No właśnie, ty tego nie masz, ty tego chłopie nie masz, a ty? No to, 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 czyli to po prostu z mojej dynastii, mojej dynastii, moje dynastia, ale nie podlega bezpośrednio mnie, z tego co rozumiem. A, dobra, tutaj! Jezusku, to je było roz, rozłożenie. Jasne, nie iłem. No to ja bym sobie siebie chciał nauczać. I na opiekunem będę bodajże ja, bo widzę, że jestem chyba w tym najlepszy. Chociaż ten ma więcej nieco. Ma więcej, zobaczcie, walki. Więc ja mu dam to. Ucz tego pana, z kolei a Tego dziadygę też, pod te, tego będę uczył osobiście, no i znajdź mojej córeczce małżonka, co my tu ma w ogóle, sojusz z kompanie jurty, uuu, ale widzę, że masz tego, masz dużo fajnych roszczeń, to, jest, to jest w ogóle... a to by zwój mój, to nie, a nie, tak, mogę z wujem cię pożenić? Ta fuck? No bez sensu. Jest głupi, o Jezu, takie debuffy, <laughs> cecha wrodzona, głupi, <laughs> dobra, dajmy siłę sojuszu, sojusz jakiś lepszy, nie wiem, może to jest nie mój ród, o i to byłoby, coś ciekawsze z wodzostwem Jerry czyli z moim wasalem, no ale okej, okay, no, kurczę, spróbujmy, krzepki, cecha wrodzona, tego pytania, czy je nie wydam do, do dynastii, nie nie jak się, matrylinarna, a, nie, przejdzie, w ogóle ten też wie, jest jakiś chory. No właśnie, a pokaż mi jeszcze raz mojego syna. Wznówmy w ogóle grę. Pokaż mego syna. Może jemu możemy znaleźć jakąś małżonkę lepszą. I mnie interesuje przede wszystkim siła sojuszu. O, i tu jest córka, zobaczcie. I tutaj to zdziałam, dam radę zrobić, więc czemu by nie? Sojusz podpiszmy. Wódz się do mnie nie przekonał. No niestety, sojusz utworzono z moim wasalem. Ła, to w końcu, w końcu to jest mój wasal czy nie? To jest, tak, to jest mój wasal. No i nowy pretendent. Uuuu, uh, Xian, o ty Okej, okay. słuchajcie, jak on mnie sam zaatakuje, to ja się zgodzę, ja się zgodzę ja sam go sklepię. Więc proszę cię bardzo gościu, możesz co najwyżej przyspieszyć to, co planuję zdziałać, ewentualnie Hanie. Hanie pierdoło jednak, czy może ja mogę, nie wiem, czy zamordować z piskiem? Szansa jest niewielka. Niewielka, więc chyba nie chcę, a załóżmy, przynajmniej siebie, no tutaj jest szansa nawet duża, co jeszcze jest, jeszcze mamy dziecko pod opiekę, a wojna, no wojny nie mogę, tak mi zdarzy na tym, ale no brakuje, kurde, ale tego prestiżu ludzie, no brakuje go dużo, znaczy dużo, no nie dużo, ale coś tam brakuje, jeszcze kilka lat na polowanie i te rzeczy, niestety to jest problem. Powiernik. No odchudza, cały czas się odchudza. Nawet mi jest to na rękę, że zyskał roszczenie. No bo ja wiecie, będę, tak tego zamierzam pokonać. Jest to mnie bardzo dużo o wiele silniejsze. Ale ja mam sojusznika z tym panem, więc to jest też fajne. Przy okazji ty chłopie no, poszukajmy nowych sojuszników, co? Ty masz jak wojnę z takim go... A, masz już ze mną sojusz, świetnie. A załóżmy ty. Ty masz najechany przez takiego wodza, Jesteś silny bardzo. No to może postarajmy się. Załóżmy małżeństwo. I czy to małżeństwo da mi sojusz, czy mi sojuszu nie da? To mi sojuszu niestety nie da. Oto lipa. A czy możesz być moim wasalem? Nie wiem, nie możesz. A może ty możesz być moim wasalem, chłopie? Tak, nie, nie możesz, bo... Ale nie, nie, dużo brakuje, wiecie co? Wydaje mi się, że to jest przez wiarę. Gdybym miał inną wiarę, to mógłby stać się normalnie moim wasalem, co jest ciekawe bardzo. No, zrewizor ręczyny i spiskowiec zdemaskowany sama traci, okej, okay. niech będzie, to mnie jakoś bardzo nie boli, jest to raczej, myślę, że neutralne. No to słuchajcie, idealnie się składa, że kolejny odcinek prawdopodobnie będzie prezentował wojnę z wielkim Liało i może nawet, no, nie uda nam się, słuchajcie, ufmy się, utworzyć Hana, bo potrzebuje no, więcej zdecydowanie osad, ale to spełnię, bo prestiżu już brakuje niewiele, no i będę miał... Fajnego lennika. Będę miał lennika, czyli tym samym większość stepu będzie należał w teorii do mnie. W ogóle ty masz wojnę... Możemy no, z się dogadać? No z nie mogę się dogadać, szkoda. Bo bym chciał. Ty masz dziedzicę takiego, tytuły masz takie... No szkoda, że nie mogę. Chyba, że muszę, nie wiem, relacje polepszyć czy coś. Małżeństwo. Chyba, że spróbuję to małżeństwo, wiecie, z Belekim, załóżmy, z mojego rodu, nie wiem, mój, mój wnuk ma roszczenia, to może córeczkę sobie znajdźmy i z Szamanem, ale nawet się nie zgodzi na jakikolwiek, niestety. No dobra, w tych punktów, olewamy, lekko grę przyspieszmy, a w ogóle na, razy 5, no i jakie jest tempo? O Jezu, jak to zapieprzę, widzicie? Patrzcie, nie, raz 5 to jest zbyt szybko, to jest zdecydowanie zbyt szybko, ale jak się nic nie dzieje, to w teorii można, bo i tak tam event to stopuje. Wynaleziono inwokację, Twoja kultura odkura koszary. Zarąbiście, tylko szkoda, że teraz ja nim nie zarządzam. Bardzo szkoda, ale koszary odkryto. I czy mogę sobie teraz załóżmy wybudować te koszary całe, czy nie? Mogłem jedynie to. Koniec spisku, a czyli on jest już. Zyskał opinię, świetnie. Tylko ten znowu teraz ten skurczę. Zresztą znaczy cały czas był taki średni. Chyba, że wyślę mu kasę, ale o kasę się przydam, Ale nie chciałbym, żeby pod sam koniec mi się zbuntował, więc wyślę mu ten podarunek. Myślę, że nie ma z tym problemu, bo i tak eventy z ucztą jeszcze są dosyć odległe, więc bierzemy sobie razy 5, bo lepiej ty tą wojnę, chłopie. Nawet, ja się boję, że jak on zbyt mnie się odkuzał, to też się coś spieprzy, więc na razie mu to anuluję. i się na naje wszystko dla zdrowia, żeby nie było. I mnie nieco tempo gry. Mała porada, tracę tyle kasy i posiadłość otrzymuje Uuu, fajne, fajne. Tu z kolei... Takie rzeczy. Wiecie co? Ja w to myślę, że zainwestuję, bo mi to też zwiększy chyba przyrost, prawda, prestiżu. Sytuacja, jestem pierwszy w tamtej, mogę legalnie uwięzić tego pana, hmm, tylko że szansa nie jest pewna, a następca jest w drugiej linii. Czyli jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Proszę mi pokazać, jak obecnie wygląda a kto odziedziczył to jedno państwo tutaj, to osadę? To zależy... Aha! I ty żeś to podbił sobie? Poważnie? Wow, nie widziałem. A w ogóle chciałem, żebyś, nie wiem, kulturę zmienił, Jest taka opcja, czy nie ma takiej opcji? Nie ma takiej opcji, niestety. No dobra, to nie, to nie. Jak nie ma, to nie ma nic z tym nie działam, No bo ten chłopaczyna jest mi całkiem lojalny, ale bym chciał jeszcze jakoś go tam zbustować. Nawet wiecie, co lepiej, by mamy mniej wasali, ale za to takich lepszych, że ta taka nielojalna panienka się. No już zakończyły jej tam. Właśnie, szeroko pojęte. No i słuchajcie, jeszcze jeden rok i robimy ucztę, ale brakuje mi dużo złota na tą ucztę, więc nie, czy będzie miało to stać. I atrybut zarządzania, świetnie, dajmy sobie coś pod pieniążki chyba, wiecie, podczas wojny to też byłoby przydatne, roszczenie do tronu. Podatek dwa sala. O, pieniążki! Chcemy więcej pieniążków! Byle mi tego starczyło na, na tą ucztę, bo ciutko nie koniecznie... nie... Nie no, starczy, to jest jeszcze, mamy obecnie czerwiec, to na luzie. Wygra sojusz z kim? Z takim panem i sojusz utworzono z tą panienką. Aha, czyli zmieniła się władza, widzę, że inny chyba ród teraz tym zarządza. Uuu, to się podzieliło, zobaczcie! Uuuu, zaproponuję dołączenie do wojny, ale z kim? Nie, chwilę, dobrze to dałem Poczekajcie. A, już nie ma wojny, powstanie chłopskie? A, masz powstanie chłopskie, dobra. No to teraz tak, pokaż mi czy mogę z tobą się, panieneczko złota, jakoś tam dogadać poprzez sojusz. Czy nie, jedynie roszczenia, załóżmy... Ten bardzo rośnie w siłę. Powiem wam, że z nią warto by się dogadać, bo ona naprawdę robi się konkretna, ale no cholera nie ma takiej opcji. Siła Sojuszu, no właśnie, tutaj nic mi to nie zmieni. Chociaż może spróbujmy znaczną bagatura wydać za. Uuu, za nią mogę. Osobiście, a weźmy kogoś innego w takim razie, kogoś z mojego rodu, co powiem na to. Tylko to pewnie. Bo zostało to ginę. O, zobaczcie, byłby Sojusz, a takie. Hmm, też się nie zgodzi, bo on nie ma żadnych roszczeń, więc można by to zrobić. Cholera, jasna. A co, dlaczego tak to spada? Mam za dużo sojuszy, Aha, dobra, czyli też jest to w miarę fajnie, tak przemyślanie ograniczone. Jasne, rozumiem. więc przyspieszmy sobie tempo gry, żeby już podskoczyć do dalszego okresu. Zróbmy w ogóle sobie może oddzielnego save'a na wypadek, save pod nazwą Mongołowie. No. Okej, okay. no i ostateczna wojna będzie nas czekała już na jutrzejszym odcineczku. Tylko chciałbym już o dzisiaj przygotować i wodzostwo, o Jezu, bo to jest opinia słaba. Nie boję się o to, że coś tu się pojawi, zawsze mogę to słamsić, raczej nie powinno urosnąć w siłę. No i Hanom stymuluje rekrutację, fajosko, przyda się na pewno. Przy okazji pokażmy moich bagaturów, może ktoś jest nowy, mój gość nie ma fajnych bagaturów, więc olewamy. No, i zaraz będzie uczta. Już niebawem, już niebawem będzie uczta. Weźmy sobie raz, co to jest powiadomienie. Nie, mogę powiedzieć wojna Hanxian, ale chcę taką wojnę. Więc, sorry, winę tu, ale odpada. Mnie inna wojna, drodzy Państwo, interesuje. A to za Co kilka miesięcy widzę, że się robi save. teraz spowolnijmy to powoli, bo to za szybko idzie. No, i na to będzie mnie idealnie z tą ucztą na styk generalnie stać. No, okej, okay, 7 maja, no i wypraw ucztę, od razu to bierzemy i powinienem już być gotowy do wojny. Jak będzie tylko możliwość, to ją wypowiadam. Witajcie, moi przyjaciele! Witam, witam serdecznie i o zdrowie pytam... Pęknięcie stało. Okej, okay. o, może znowu będzie ta opcja z eventem, żeby tylko nic nam nie spieprzyło prestiżu, bo to będzie najgorsze z rzeczy jakie mogę się pojawić. Okej, okay. ucztę biega końca i słuchajcie. Oficjalnie mogę, 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 mogę sprawić wojnę z Hanatem Wielkiego Liao poprzez oczywiście... Uuu, a czemu to nie mogę? Prowadziliście już wojna pod... Co? Ty pierdzielisz. O Jezusku, dlaczego to jest tak zrobione? O, oh, god Deme. No to niedobrze się stało. Chyba że, no, możemy teoretycznie na to pozbierać. Ale tak, tutaj nie jesteście na pokrycie tego. Ok, no to na pewno zrobimy. To się da pozbierać. No i poziom słaby zaraz wzrośnie. Wiecie co? W takim razie myślę, że. Ja może pokieram chwilę poza kamerą. Pozbieram więcej prestiżu i postaram się, żeby najechać całe królestwo. Bo nie wiem, dlaczego nie można, niestety. O, złoto, fajnie. Lubię złoto, złoto jest fajne, bo jest złotem jest fajne. Lubię bardzo. Ten. Znaczy, co lubię? Nie no, nie, nie lubię w sensie, że. muszę powiedzieć. Nie lubię tej opcji, mi się to nie podoba dziwno, to jest nie, nie rozumiem, dlaczego tak jest, że nie mogę po raz kolejny kogoś sobie posutkować. To jest takie dziwne ograniczenie, zwłaszcza, że no czasem nasz przywódca na no bardzo długo może być. I, i, I. o Jezusku, co tu się, co tu się dzieje, słuchajcie. Nie jest już moim nadwornym medykiem. Okej. Okay. Zyskam trochę otyłość. No dobra, no to teraz idziemy znowu na dietę. Znów mi grę. Gdzie to jest opcja dieta? A, muszę sobie mieć gościa, żeby mógł mnie do tej diety poprowadzić, więc sobie wybierzmy. Kogoś fajnego. Ktoś kto ma dużo, o ten ma dużo całkiem, 17, mój bagatur, no wiem to panie bagaturze, chcesz być moim medykiem, co ty na to? Tylko, że on jest bagaturem, nie wiem czy to się nie spieprzy przypadkiem, chyba nie, zobaczymy, bym mógł zrobić odchudzanie, a porozmawiać z powierzeniem, nie mogę, a dlaczego nie mogę, czy żeby ten gościu nie był w tym aspekcie wyzwolony, no to w takim razie nie, dobrze, i co już wygaz... A kto to jest, to jest, kto to był? Gdzie ty chłopie byłeś? To byłeś gdzieś tam, tak? Właśnie, ile ma obecnie sojuszników? Ma obecnie sojuszników? No, dużo, no mega dużo. Ma dwóch wasali. Ten jest znowu nielojalny. to o, mogę cię przekonać do siebie. Świetnie, więc przekonajmy go do siebie. Rewelacja. Na no, pewno się powiedzie. Jestem przekonany, święcie. A to w takim razie, słuchajcie, zbieramy prestiż. Zbieramy dużo prestiżu. Jak się go uzbiera, no to robimy wojnę poprzez najechanie frontalnie królestwa. On w ogóle nie ma prestiżu. No, jak to najadę, mnie interesuje, e, wybierz cel, e, Hamad Wielkiego Liaoczy Liao, czyli całe to coś. I to mogę zrobić raz w życiu, próbę inwazji, znaczy inwazję mogę zrobić, jak rozumiem, upewnijmy się, czy na pewno mogę, czy to nie ma jakiegoś haczyku, no właśnie, więc prestiż się na pewno zaraz zrobi, tu brakuje, zobaczcie, no już tyle, co nic brakuje, to już nie wiem, ile punktów wymaga, no, tam 28, głos rozsądku, e, możliwy rezultat, e, f... Okej, okay. kto to jest? To jest zarządca. To jest mistrz szpiegów. No to możemy sobie zrobić, żeby nas zarządca się leciutko zbustował. Oby się to tam nie sknociło i zorganizujcie polowanie. Oczywiście bierzemy, zadąć w ruch. Cecha wyrozumiały, to jest chyba fajna cecha. No nie najgorsza może być. Zobaczymy, ile nam podskoczyć dzięki temu prestiżu. Potrzebuje bardzo dużo go, bardzo dużo. Polowanie wędrowcy. Ooo, świetnie, wiecie co. Może to jest jakiś duży debuff, ale, sorry, potrzebuję prestiżu, potrzebuję prestiżu i zyskałem kolejny poziom. I czy to jest już ten poziom, o Jezu, to ma być wzniosły, żeby, oh god fucking dammit, wzniosły to musi być poziom? No nie mów, no błagam, nie rób mi tego, nie rób mi tego, o nie, to musi być wzniosły poziom. No to co my teraz zrobimy? Co ja mogę zrobić, sobie jakoś ich zaatakować? No nie mogę! Ja mogę jakoś nie abdykować? Co coś? No mogę jedynie podbić księstwo. Jakieś tam jego. Nie wiem. Księstwo bym chciał Karakorum podbić, coś tutaj załóżmy. A dobra, która to jest? No jest tylko tyle. Z... Otuken można sobie podbić. Otuken chyba należy do. To jest, wiecie, księstwo. Jakie to jest księstwo? A, księstwo, księstwo, księstwo mogę zacząć, czy nie? Eee, jakie to jest cholera? Księstwo. No patrzcie, nie widzę. No ale no nic, mnie interesuje ten region. Czyli jeszcze raz: wojna. jest wojnę. Pod, podbi księstwo. Dobra. No i mnie interesuje: otuken. I to jest chyba to, tak czy nie? Państwo poczekajcie. Tak, czyli to jest Krakorom. Dobra, czyli sobie ruszymy w odcinku kolejnym na Księstwo Otuken. A ja Wam teraz podziękuję za oglądanie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Wpalicie na Facebooka i Discorda. Z mojej strony tyle. Od razu zabieram się za nagrywanie odcinka dla Was na jutro. Więc powiem, byście mi coś dorodzili w sprawie tej wojny. Ale sam lekko mi goni czas i muszę to teraz zrobić. Więc no co. Zresztą mi jego dziąka. Trzymajcie się, Trzymajcie się. Cześć.